Historia Tadeusza Radwana, 1683, Odcierz Wiedeńska. Pewnego dnia mama Tadeusza wysłała go do chorej babci, aby zaniósł jej leki oraz jedzenie. Gdy chłopiec szedł przez gęsty las, usłyszał jakieś głośne dźwięki i stuki. Okazało się, że to nadchodziła husaria. Tadek był bardzo przerażony. Nagle za rękę pociągnął chłopca Jan Sobieski, który zachęcił go do walki. Tadek bardzo się bał, ale starał się jednak nie płakać. Podczas walki chłopiec otrzymał poważny cios. Tadek trafił do szpitala polowego, gdzie po skończonej bitwie odwiedził go Jan Sobieski i wręczył mu odznakę z orzełkiem oraz pogratulował mu. Niestety po kilku godzinach chłopiec zmarł, a na jego grobie ustawiono krzyż, na którym powieszono jego odznakę otrzymaną od Jana Sobieskiego.